Dzisiaj do Jezusa przychodzą faryzeusze i przychodzą nie po to, żeby zmienić coś w swoim życiu, tylko po co? No właśnie, to będzie tematem dzisiejszych naszych rozważań, więc idziemy do Jezusa, Jemu powierzyć cały dzień. Tak wielu, Panie, przychodzi do Ciebie. My przychodzimy do Ciebie, ponieważ wierzymy głęboko, że Ty masz moc, że Ty masz wszelką władzę. Dziękuję Ci, Panie, za to, że będziesz nas dzisiaj uwalniał od wszelkiego błędnego myślenia, od tych momentów w naszym życiu, w których wystawiamy Ciebie na próbę, podobnie jak ci, którzy z takim zamiarem przyszli. My, choć często z takim zamiarem nie przychodzimy, to jednocześnie wchodzimy w logikę tych, którzy z takim zamiarem w dzisiejszej Ewangelii do Ciebie przyszli. Odkłamuj nas, Jezu. Odkłamuj nas, ponieważ chcemy iść drogą prawdy. U świętej Katarzyny ze Sieny czytamy: droga czarta to droga kłamstwa, albowiem czart jest ojcem fałszu. My chcemy wzrastać w prawdzie. Amen. Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i za Jordania. Tłumy gromadziły się, ściągając do Niego, i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju. I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Dziękuję Wam za wczorajsze komentarze, szczególnie wobec tych najróżniejszych zagrożeń duchowych, wobec tych wszystkich spraw, które wiążą się z zabobonami i tym wszystkim, co także w kluczu odrzucenia my mamy odrzucić wobec słów, które mówi nam Kościół, informując nas i przypominając, że zły duch może działać także nie tylko na osoby i miejsca, ale także na przedmioty. Zostawiamy wczorajszy temat. Dzisiaj odpowiedź, którą możemy znaleźć w Ewangelii, to odpowiedź o naszym samozakłamaniu wobec tego, z jakim nastawieniem my przychodzimy do Jezusa. Ci, którzy przyszli do Jezusa, mieli konkretny cel. Jak mówi nam Ewangelia, oni przyszli wystawić Go na próbę. No i wydaje się, że to jest takie odległe, no bo przecież my nie wystawiamy Pana Jezusa na próbę, nie mówimy Mu o tym, że ma zrobić coś na pokaz. Czy na pewno? Dokumenty Kościoła mówią nam nieco inaczej. Bodaj Sobór Lioński mówi o całym doświadczeniu człowieka związanym z Eucharystią wobec wystawiania Pana Boga na próbę, mianowicie pokazując zabezpieczenie Najświętszego Sakramentu, ciała Pana Jezusa, pokazując tym samym, że właściwie hostia ulega różnym prawom fizyki, czyli tym wszystkim właściwościom, którym ulega chleb. Dlaczego ten temat drążę i dlaczego jestem taki nieustępliwy? Dlatego, że ktoś mi powiedział: proszę księdza, no ale nawet jeżeli hostia gnije, gdzieś jest tabernakulum niezabezpieczone, gdzieś się dostanie jakaś wilgoć i pojawi się pleśń, gdzieś pojawią się rzeczy na hostii, to myśli ksiądz, że Pan Jezus nie uratuje nas wobec tego? No, Sobór Watykański II mówi, że to jest Sobór Lioński już mówi o tym, że to jest wystawianie Pana Boga na próbę. Dlaczego? No bo
chcemy, aby w tym konkretnym momencie Pan Bóg zawiesił prawa fizyki. On oczywiście może to robić, jest wszechmogącym Bogiem, ale jest wystawiony na próbę. To tak jak jeden z księży opowiadał o tym, że w czasie sprawowania Eucharystii ktoś nalał tak dużo wina do kielicha, że do kielichów, że odprawiając tę mszę świętą we trzech księży, kiedy on się zorientował, no to zwyczajnie, że zostaje to wszystko, mówi, no dobrze, ty będziesz prowadził samochód, ja będę tę krew pańską spożywał. I ktoś znowu wysnuł taką refleksję, dość zabawną i śmieszną, ten ksiądz nie miał wiary, bo przecież przyjmował krew Pana Jezusa. Nie, moi drodzy, miał wiarę. Oczywiście przyjmował krew Pana Jezusa. Absolutnie się z tym zgadzamy. Tylko, że Jezus, tak jak na ostatniej wieczerzy, pierwszej mszy świętej, nie zamienił fizycznie chleba w ciało, nie trzymał, przepraszam, będzie to brutalne porównanie, w ręku kawałka żeberka i mówił, to bracia, jedzcie. Trzymał dalej chleb w swoim ręku, powiedział, to ja jestem w tym chlebie. Tak nie zamienił wina w bezprocentową swoją krew. Czyli wino w smaku pozostało winem, a on powiedział, to jest moja krew wylana za was, za wszystkich. Spór o wielu i wszystkich, mam nadzieję, że mamy przepracowany, jest bardzo dobry artykuł na Gościu Niedzielnym na ten temat. Więc my także okazuje się, że stajemy się faryzeuszami wtedy, kiedy rozkazujemy Panu Bogu zawiesić prawa fizyki, no bo ileż razy ja to słyszałem z takim politowaniem dla wielu księży, którzy rzekomo nie mają wiary. To jest absolutnie nieprawda, bo widzę wiarę tych księży. Ile razy widziałem to wobec samego siebie. Ksiądz nie ma wiary, bo Pan Jezus nie może zarazić. No to po co całe nauczanie Kościoła? Powiedzcie mi. Po co Kościół się wypowiada na kolejnych soborach? Ktoś powie, no ale proszę księdza, a co z tymi, którzy nauczają inaczej? Nie wiem, naprawdę. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Może nie dotarły do nich jakieś dokumenty Kościoła. Może trudno się im przyznać do pewnych błędów i trwają z uporem w tym przekonaniu. Ja przyznam się wam, że do niektórych moich kolegów, także księży, pisałem na ten temat, no i oni odrzucili to, no bo musieliby tak naprawdę przeprosić setki tysięcy ludzi, którzy uważają ich za proroków. Serio. Bo musieliby się wycofać z tego, że Pan Jezus za każdym razem, kiedy ktoś przyjmuje komunię świętą, ma zawiesić prawa fizyki. To, czego teraz dotykamy, to oczywiście nie wyczerpuje absolutnie tematu dotyczącego wystawiania Pana Boga na próbę. To jest przykład, który próbuję jakoś głębiej rozpracować, żebyśmy mieli większą wiedzę na temat nauczania Kościoła, na temat tego, czego Kościół od nas wymaga, na temat także tego, jak wiem, jak wielu spośród naszej społeczności SMS z nieba prowadzi innych drogą do Chrystusa. Więc byśmy tych błędów nie popełniali, ja po prostu je systematycznie na tym kanale tłumaczę. Natomiast wystawianie Pana Boga na próbę może być także w innych sprawach. Jeśli Ty dasz mi to, jeżeli nie dasz mi tego, to ja tego nie zrobię. Jeżeli nie dasz mi, udowodnij. Ktoś powie, że księdza, no to czym się różni chęć wejścia w doświadczenie Pana Boga, a czym no, wystawianie Go na próbę. Moi drodzy, kiedy wystawiamy Pana Boga na próbę, to my stajemy nad Nim. Czyli stajemy w pozycji faryzeuszów. A kiedy Pana Boga traktujemy rzeczywiście jako tego, wobec odkrywamy bojaźń, wobec tego, którego odkrywamy jako nasz numer jeden w życiu. Kiedy przychodzimy do Niego i nawet wołamy, płaczemy, nawet krzyczymy do Niego, ale jest to w postawie jakiej? W postawie, krótko mówiąc, przyjścia do kogoś, kto tak naprawdę
do kogo przychodzę jako stworzenie. Ja przychodzę do Ciebie. Ja szukam u Ciebie rady. Ja Ciebie proszę o drogę. Ja pragnę, abyś mnie poprowadził dalej. Ja chcę, abyś zabrał to wszystko, przez co nie potrafię rozpoznać Twojej woli. To jest różnica. Rodzi się pytanie, jak wzrastać w tym temacie. Nie będę obiektywny, słuchajcie, dzisiaj. Po prostu to jest genialna książka, którą dawkuję sobie codziennie po kilka stron o samozakłamaniu księdza Fabera. Książka napisana tyle lat temu, a która jest tak głęboka w treści, żeby odkrywać to, kim jestem w Chrystusie, żeby odkrywając swoją tożsamość, drogę, po której On mnie prowadzi. I myślę, że to jest też ciekawe, bo konwertyci, jakim był między innymi ksiądz Faber, bo on był Anglikaninem, a przeszedł po prośbie papieża na katolicyzm, a jakoś głębiej wydobywają te rzeczy, które my katolicy mamy... Nie potraktowałem go jako katolika, przepraszam. Jakby naturalnie, od chrztu, od początku. Więc jak tylko ktoś gdzieś w jakichś starych bibliotekach, chyba nie było ostatnio wydania przez kolejne lata tej książki, znajdzie tę książkę, to z serca Wam polecam. Ja postaram się w kilku kolejnych filmikach odnieść do kilku ważnych kwestii, które sobie wynotowałem, żeby pokazać Wam to w kontekście duchowego wzrastania, bo taki jest sens naszego kanału, taki jest sens pracy nad sobą. A dzisiaj, moi drodzy, konkretne zadanie. Nie odpuszczamy modlitwy za wschód. Wiem, to już kolejny miesiąc, w którym modlimy się. Zaczęliśmy 25 stycznia. Modlimy się i proszę Was, żebyśmy dzisiaj, jeśli to możliwe, pomodlili się pieśniami. Niech w komentarzach będą fragmenty pieśni, które są dla nas bliskie, które są naszą modlitwą w różnych momentach. Przecież do tych pieśni wracamy, śpiewamy Jezusowi, śpiewamy, uwielbiamy Boga z Maryją, z aniołami. Wstaw w komentarze te pieśni, niech one nas prowadzą. Także w ten sposób odkrywamy trochę wnętrza. Ksiądz Faber, cytowany przeze mnie, ten konwertyta, mówił, że diabeł robi wszystko, żebyśmy siebie coraz bardziej nie poznawali, bo wtedy stajemy się niebezpieczni. Więc kiedy odkrywamy swoje wnętrze, tak naprawdę mamy szansę na spotkanie przede wszystkim ze samym sobą, przepraszam. Niech Was błogosławi, strzeże, prowadzi, Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.